Zaczyna się drugi tydzień stanowczej i nie oszukujmy się nieproporcjonalnej odpowiedzi Izraela na atak Hamasu. Korporacyjne media i tolerancyjni dotąd dziennikarze tłumaczą nam, że z terrorystami się nie negocjuje. I oczywiście jest w tym dużo prawdy, tyle że mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową. To nie są gościnne występy terrorystów, tylko walka z upadłym krajem, z krajem, miastem, gdzie znajdują się cywile i infrastruktura cywilna. No i tak ktoś pierdyknął w szpital w Gazie. IDF mówi, że to Hamas sobie zrobił. No tak było. Nie zmyślam. No, witam Was. W tym materiale nie będę debatował filmikami, bo to nie o to chodzi. Chciałbym dojść jak najbliżej prawdy. Oczywiście na tyle, na ile można z fotela przed kompem. Jednak znalazłem dla Was wpisy, wnioski, które moim zdaniem dużo wnoszą do sprawy. Większość źródeł to są źródła arabskie, jednak nie będę ukrywał, że do popełnienia tego materiału skłonił mnie wpis ambasady Izraela w Polsce, ponieważ na pierwszy rzut oka coś mi się nie zgadzało. Rzecznik IDF. Z analizy systemów operacyjnych IDF wynika, że terroryści w Gazie wystrzelili w kierunku Izraela serię pocisków rakietowych. Gdy przelatywały one w dużej bliskości szpitala Al-Ahli, budynek został trafiony. Według informacji wywiadowczych z wielu źródeł, palestyńska organizacja terrorystyczna Islamski Dżihad odpowiada za próbę ataku rakietowego, która skończyła się zniszczeniem szpitala w Gazie. A pod spodem załączono filmik. No wiadomo, zdjęcia czy filmy przemawiają do wyobraźni, szczególnie na mediach społecznościowych. No i zamysł był dobry. Pokazali kamerę z monitoringu skierowaną na Gazę, gdzie akurat było widać wybuch, no oraz niebo nad Izraelem, gdzie no, pokazali, patrzcie, my w tym momencie nie strzelaliśmy. Pomijając wartość dowodową, no to sytuacja kuriozalna, bo na monitoringu z Gazy widzimy dwa miejsca, gdzie doszło do wybuchów, są pożary, a IDF mówi, ale kierowniku złoty, my szpitala nie ruszaliśmy. A to nie teraz. A dodatkowo na nagraniu w prawym dolnym rogu zegar jest przestawiony o 4 godziny względem tego z Gazy, więc no to nic nie wyjaśnia, to rodzi jeszcze więcej pytań. Zresztą osoby, które śledzą mnie na Twitterze, wiedzą, że od rana narobiłem rabanu, no co to w ogóle są za dowody. Jednak kiedy zacząłem szukać informacji, kiedy zacząłem się wpatrywać w ten filmik nad Gazą, to no, zobaczyłem, o co tam dokładnie chodzi. Ja sobie pozwolę posiłkować się kartką, nie będę Wam tego filmu puszczał, po prostu kliknijcie sobie w link. Kamera uchwyciła około 5 rakiet, które zostały wysłane. To była 13 sekunda. W 26 sekundzie widzimy, że z tych 5 rakiet jedna znika, pierwsza. W 28 sekundzie słyszymy wybuch. Nie wiem, czy ma to coś, czy coś to wnosi, ale słyszymy wybuch. W 34 sekundzie widzimy rakietę, której lot nie jest po linii prostej. Coś jest z nią nie tak. I znika ona w 42 sekundzie, a w 50 sekundzie mamy już w oddali wybuch. To o ten wybuch chodziło ambasadzie Izraela, a nie o te dwa, które najprawdopodobniej z przyczyn izraelskich były na początku filmu. Oczywiście ja nie przychodzę do Was tylko z informacjami z izraelskiej ambasady, no na tyle naiwny to ja nie jestem. Tak jak mówiłem, ja bazuję tutaj przede wszystkim na źródłach arabskich. Ten wpis tylko zachęcił mnie do zajęcia się sprawą. Na pewno mamy potwierdzony atak ze strony Hamasu w tych godzinach w stronę Izraela. Pisze o tym, informacje o tym przekazuje arabska Al Jazeera. Intensywny ostrzał rakiet, tutaj nie wiem, co to jest, domyślam się, że z Gazy, na środkowy Izrael, Wielki Tel Awiw i wszystkie obszary rozciągające się na południe. Od niego oraz lotnisko Ben Guriona. Więcej z korespondentem Eliasem Karamem. Czyli mamy potwierdzone, że Hamas wtedy dokonywał ataków. To jest wpis z godziny z 19.00.
z hakiem, czyli, no, czyli to był ten czas. Na godzinę czy dwie przed pierdyknięciem, ale no wiadomo, coś się działo. I Al Jazeera ma też ustawioną kamerę na strefę Gazy. Taki mają koncept w telewizji informacyjnej, że w świat arabski puszczają po prostu krajobraz z nad Gazy, nie sobie ludzie pooglądają swoich ziomków. I ta kamera uchwyciła dziwnie zachowującą się rakietę. Tam są wyświetlane różne godziny. Ja Was zachęcam do kliknięcia. Raz to było 18.59, raz chyba 15 czy 16.59. Wiadomo, oni nadają nie tyle co na konkretne kraje, jeżeli chodzi o świat arabski, ale tak ogólnie, prawda? Jak tam można sobie łapać satelity, więc różne są godziny, minuta jest to sama. Ja poszedłem tym tropem i to wideo nie jest przez drugą stronę kwestionowane. Jedyne, co trafiłem na wątki, których nie mogłem potwierdzić w dużych arabskich źródłach, że do wybuchu nie doszło 59, bo to też by się zgadzało z godziną, którą podawał IDF, tylko że kilkanaście minut po, nie wiem, 11, 12 czy 13, jakoś tak. Nie byłem w stanie tego potwierdzić, ale też Was na to uczulam. I na tym filmie mamy dziwnie zachowującą się rakietę, która rzeczywiście trafia w jakieś okoliczne budynki, czyli w strefie Gazy, bo wiemy, że to była kamera ustawiona akurat tam. Po lewej stronie, w lewym dolnym rogu, w pewnym momencie zobaczycie charakterystyczny budynek i ktoś poszedł tym tropem i na mapach Google'a, satelity, będziecie mieli przed oczami ten wątek, pozaznaczał charakterystyczne miejsca i wiemy, że to jest na pewno ta rakieta. Po geolokalizacji i po godzinie widzimy, że to chodzi o ten konkretny wybuch. I tak jak mówię, tutaj już mamy typowo źródła arabskie. Jednak na drugą nóżkę, ktoś, kto podaje się za eksperta wojskowego, no nie wiem, w każdym razie też coś takiego znalazłem, ten film jest podawany, to jest moment wybuchu. Ktoś no, z niedużej odległości, w każdym razie nie jest to kamera z monitoringu gdzieś wysoko ustawiona, tylko kilkaset metrów za płotem, tak powiedzmy, jest moment potężnej eksplozji i tam słyszymy dźwięk. Dźwięk, który według tej osoby jest dźwiękiem nie tyle co rakiety, a bomby, która no, jest między innymi no, w posiadaniu armii izraelskiej czy amerykańskiej. Czyli no, tutaj nam się sprawa komplikuje, bo no właśnie nie mówimy o rakiecie, tylko bombie, a bomby to się z samolotu zrzuca. I tam na tym nagraniu kilkuminutowym mamy porównywanie tych dźwięków. Pojawiło się wideo, gdzie izraelski myśliwiec odpala rakietę nad Gazą. Jednak najprawdopodobniej to nie było nagrane wczoraj, ponieważ horyzont jest rozświetlony, a Izrael odciął wszystkie media. Nagranie wygląda inaczej od reszty. Więc to Wam wrzucam jako ciekawostkę, tym bardziej, że ta sama osoba w drugiej części swoich spostrzeżeń, już analizując filmik z Al Jazeera, no mówi, no nie ma bata, też jeszcze pisząc o geolokalizacji, że no to chodzi o to, że to jest ta rakieta, więc to bardziej chodzi, wiecie, na jakieś domysły, prawda? I bazowanie na materiałach wideo, które są, no, które są słabej jakości, przecież to chodzi o monitoring, czy robienie filmów smartfonem w nocy, prawda? Ale mamy zdjęcia z rana. Zdjęcia, które zrobili Palestyńczycy z miejsca katastrofy, z miejsca tragedii. I widzimy, że lej jest bardzo mały. To jest, to ona w ogóle, ta rakieta trafiła w parking, nie w szpital. I lej po bombie ma metr na metr w głąb, pod taki pozbruk, to jakaś kostka brukowa, no to jest kilkanaście centymetrów. No i żeby nikt nie miał wątpliwości, to jest tylko stopklatka. Stopklatka z filmu, który był kręcony na miejscu i widzimy zniszczenia wokół parkingu i no wszyscy skupiają się na tym leju, na tym metrze kwadratowym. Zwracam uwagę, że konstrukcje budynków są nienaruszone.
Załączam wątek z analizą widoku z drona. Pokazuje, że to jest epicentrum wybuchu. Pocisk uszkodził tylko kilka samochodów, które stały najbliżej, a zniszczenia reszty są od pożaru. Jakby coś się dookoła zajęło na miejscu, coś wybuchowego. Pamiętajcie, nie traktujcie tego jako prawdy objawionej. Miejcie też na uwadze, że to są źródła arabskie, prawda? Al Jazeera i osoby, które były na miejscu w Gazie i ten film nakręciły. Po prostu to są moim zdaniem na tu i teraz wątki, które warto badać, czyli filmik z Al Jazeera, wątek z geolokalizacją i to, co się działo na miejscu. Tam wam podlinkuję, tylko nie wiem, czy to jest akurat ta sala i to też będzie źródło Russia, nie, TAS, czyli no, państwowa rosyjska telewizja. I to jest chyba budynek naprzeciwko, bo tam jak zobaczycie potem po tej geolokalizacji, tam są chyba dwa osobne budynki, szpital baptystów, więc tam jakiś kościółek był, więc na przykład w kościółku obok, no to tam parę szyb wypadło. Tak? Ja nie wiem po prostu, co to była za sala dokładnie, czy tam były ofiary, czy to była jakaś sala, to nie była sala modlitewna na pewno, bo tam były materace, więc no, pomieszczenie, które było blisko, które było najprawdopodobniej jednym z dwóch w kompleksie, czy tam jednym z trzech, no, też za wiele nie ucierpiało, nie? Więc nie traktujcie tego jako prawdy objawionej. Po prostu moim zdaniem to są bardzo ciekawe wątki, jeżeli chodzi o wniesienie czegoś do sprawy poza tym morzem emocji. No i miejmy nadzieję, że pojawią się nowe filmy, nowe zdjęcia, które rozwiążą bardzo dużo pytań, które przy próbie dochodzenia do prawdy się pojawiły. Tylko tyle. Cały czas uważam, że odpowiedź Izraela jest nieproporcjonalna. No i to tyle ode mnie. Zapraszam Was na zakładkę wideo. Może coś Was ominęło, może coś Was zainteresuje. Kanał z giereczkami oraz Twitter, gdzie, no właśnie, kto obserwował, to widział, że na samego rana na rabanu narobiłem, ale im dłużej zacząłem na tym ślęczeć, no to właśnie do takich wniosków doszedłem. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.